Rada Miejska zatwierdziła nową opłatę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 33 zł miesięcznie. Nowa stawka wejdzie w życie 1 lipca bieżącego roku. Zrównano opłaty dla mieszkańców domów jednorodzinnych i budynków wielolokalowych. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni mieszkańcy, którzy nas teraz oglądacie. Pochylamy się właśnie nad uchwałą dotyczącą wzrostu stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Parę miesięcy temu pochylaliśmy się nad podobną uchwałą, gdzie podniesione zostały stawki i mieliśmy zapewnienie, że te stawki zapewnią na długi okres. Dzisiaj w uzasadnieniu słyszymy, że grozi to upadłością spółki PGO, więc koszty związane z tą stratą, te konsekwencje są przerzucane na mieszkańców. Tempo jest bardzo duże prac, bardzo szybkie i słyszymy o wielu pomysłach na to, jak mielibyśmy organizować system odbioru odpadów komunalnych. Więc Szanowni Państwo, my jako radni oczekujemy od Pana Prezydenta i też przy współpracy ze spółkami kompleksowego pomysłu na to, w którym kierunku mielibyśmy zmierzać, aby uchronić mieszkańców przed kolejnymi wzrostami. Co mamy robić? Widzimy temat spalarni i my w imieniu grupowania mieszkańcy Suwałk chcemy oprzeć się na rzetelnej analizie kosztów, możliwości i szans, które powinniśmy zrobić, aby ten system był maksymalnie tani dla naszych mieszkańców. Jeżeli spalarnia, to po konsultacjach z mieszkańcami, gdzie będą wiedzieli, jaka miałaby być lokalizacja, a także na jakich zasadach ta spalarnia miałaby funkcjonować, z zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców Suwałk przede wszystkim. Chodzi o to, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której jakiś podmiot prywatny mógłby zrobić kolejny dyktat cenowy, tak jak teraz ma to miejsce w przypadku spółek, które zajmują się właśnie spalaniem odpadów. Musimy do tego podejść bardzo ostrożnie i racjonalnie, Szanowni Państwo, bo bez działań w tym zakresie na pewno te opłaty będą rosły i my czekamy tak naprawdę na koncepcję tego, w którą stronę funkcjonowanie miasta w tym zakresie ma zmierzać w oparciu o kalkulację kosztów, przychodów i analiz finansowych. Dziękuję. Radnemu Sieczkowskiemu od razu odpowiedział wiceprezydent Łukasz Kurzyna. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Pan Radny Sieczkowski jakby w swoim wystąpieniu użył sformułowań, jakby nie brał udziału w pracach, które się toczyły od ponad miesiąca, nie brał udziału w spotkaniach, gdzie informowaliśmy na temat tego, jaka jest sytuacja. I nagle został zaskoczony projektem uchwały i jakby tym, co się w tej uchwale znalazło. Otóż nie tak jest, proszę Państwa, bo od kilku, co najmniej kilku tygodni informujemy o tym, że bez radykalnej podwyżki stawek od mieszkańców nie jesteśmy w stanie zbilansować systemu. Prawdą jest to, że w ubiegłym roku, gdy rozmawialiśmy o podniesieniu stawek dla mieszkańców, mówiliśmy o tym, że według kalkulacji powinno się to wszystko w ciągu 2 lat zbilansować. Mówiliśmy o tym, że rok 19 zamknie się lekką nadwyżką, która pozwoli pokryć niedobory, które wystąpią w roku 2020. I w połowie nam się sprawdziło, bo faktycznie rok 2019 zamknął się nadwyżką i to nawet większą niż planowaliśmy, bo ta nadwyżka wynosi 400 tysięcy złotych, czyli lekko ponad 400 tysięcy. I to wszystko jest opisane w materiale, który był przez Wysoką Radę niedawno przed chwileczką rozpatrywany, czyli w tej informacji prezydenta. Ta nadwyżka wynikła z tego, że trafiło do PGO mniej śmieci niż planowaliśmy. Mieszkańcy troszeczkę oszczędniej tutaj gospodarowali. My też jakby uzyskaliśmy większe wpływy niż zakładaliśmy, bo te większe wpływy wynikały z jednej strony z uszczelnienia systemu, z drugiej strony przedsiębiorcy też jakby większe opłaty wnieśli niż sądziliśmy, że wniosą i nadwyżka wystąpiła. Natomiast tego, że w kwietniu 2019 roku, czy właściwie w marcu, a od kwietnia zostanie zaprzestany odbiór przez spalarnię w Białymstoku, odpadów tej frakcji wysokoenergetycznej, nie tylko z terenu miasta Suwałki, ale również z terenu całego województwa podlaskiego, nikt nie był w stanie w styczniu przewidzieć. Gdyby ktoś był, to by tak naprawdę zasłużył na Nobla, bo ta sytuacja zaskoczyła nie tylko prezesa PGO, który ma ogromny dzisiaj problem, bo ma na terenie spółki piętrzące się hałdy w
frakcji wysokoenergetycznej, która nie może zostać zagospodarowana, właśnie nie może trafić na wysypisko, nie może zostać poddana recyklingowi. Jedynym sposobem jej zagospodarowania jest jakby spalenie tej frakcji. Taka sama sytuacja piętrzących się gór odpadów występuje w Łomży, nie wiem, w innych instalacjach na terenie województwa podlaskiego, w Grajewie, w instalacji Kołełku i w całej Polsce, bo wszystkie samorządy mają z tym problem podstawowy. Z jednej strony od 2016 roku ta frakcja nie może trafiać na składowisko, a z drugiej strony w naszym kraju jest za mało instalacji, które byłyby w stanie tego typu odpady spalić, bo to są tylko i wyłącznie spalarnie, jak dobrze pamiętam, w naszym kraju jest ich obecnie 8 i cementownie, które mogą przyjmować tego typu odpady, bo jest wymagana temperatura spalania powyżej 850 stopni Celsjusza. I tyle. A w całej Polsce rosną góry śmieci i teraz co to powoduje? Wzrost opłat za odbiór i spalenie tych śmieci. Jeszcze w zeszłym roku, jak kalkulowaliśmy w styczniu stawki, to PGO miało podpisaną umowę ze spalarnią w Białymstoku, gdzie cena za spalenie jednej tony pre-RDF-u to wynosiła 230 zł netto. Dzisiaj, po wielkich błaganiach, prośbach, jeżdżeniach i zabiegach tutaj między innymi pana prezydenta, spalarnia w Białymstoku zrobiła wielką łaskę, przystąpiła do przetargu zorganizowanego przez PGO i wyraziła wolę przyjęcia 3000 ton odpadów, czyli mniej więcej połowę rocznej produkcji z terenu miasta Suwałki tej frakcji, za cenę 638 zł netto. I to w sposób diametralny zmieniło sytuację. System przestaje się bilansować. Bez dołożenia dodatkowych środków, które będą pochodziły od mieszkańców, mamy wybór taki. Albo stawiamy w spółkę przed widmem bankructwa, bo nie podnosimy tam stawek za przyjęcie śmieci na bramie i w związku z tym spółka generuje stratę, w wyniku której upada, albo z budżetu, czyli generujemy dla budżetu miasta dodatkowe wydatki bieżące na pokrycie brakujących środków. Jedno i drugie rozwiązanie wydaje mi się jest nie do przyjęcia, w związku z tym jest tylko i wyłącznie opcja trzecia, czyli podwyższenie opłat od mieszkańców, które dzisiaj, nawet po tej podwyżce, będą jednymi z najniższych w kraju. Są niezależne rankingi, one są publikowane co roku i nasze miasto przy opłacie, pod kątem opłaty śmieciowej było do tej pory najtańszym w Polsce. I to warto podkreślać. Czyli ta gospodarka, która prowadzona jest w tym sektorze właśnie gospodarki odpadami w naszym mieście, jest prowadzona racjonalnie, bo nie obciąża mieszkańców naszego miasta nadmiernymi kosztami. Ja tylko powiem taki przykład. Media podawały w przeciągu ostatnich 2 tygodni, co się dzieje w okolicy Ełku. Po sąsiedzku, bardzo blisko. Tam w niektórych samorządach zostaną uchwalone, w najbliższym czasie być może już zostały nawet uchwalone, stawki 33 zł od osoby. U nas jest to od gospodarstwa domowego. Ostatecznie 15 radnych zagłosowało za podwyżką, a 6 wstrzymało się od głosu. Samorząd jednocześnie podjął uchwałę o programie osłonowym. Jego adresatami są osoby, które łącznie spełniają kilka warunków. Są samotne i posiadają tytuł prawny do lokalu lub domu, osiągają dochód nieprzekraczający 1500 zł netto miesięcznie, nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie z opłaty za odbiór śmieci, gromadzą odpady w sposób selektywny i nie zalegają miastu z tytułu opłat śmieciowych oraz podatków. Refundacja wyniesie 13 zł. Aby z niej skorzystać, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy. Pomoc będzie przyznawana co 6 miesięcy. Jednak jeżeli na koncie mieszkańca pojawi się niedopłata którejkolwiek z danin, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.